Wszystko się zgadza. Dawid Tomala ze złotym medalem Igrzysk Olimpijskich. Jest, Dawid, namacalny dowód na to, że to wszystko, co tutaj się dzieje, to nie jest sen. Choć ty chyba cały czas trochę się czujesz, jakbyś śnił wciąż. Zdecydowanie tak. Cały czas nie mogę w to uwierzyć. Oczywiście super czekałem na to, aby usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego całe życie. Po to to robiłem, po to, aby trzymać ten złoty medal. Nie spodziewałem się, że ta bestia będzie taka ciężka. Super, naprawdę. No, coś wspaniałego. Powoli to dociera do mnie i wiem, że ciężko na to pracowałem, odwaliłem kawał dobrej roboty i to zaowocowało tutaj. Zdradź nam trochę kulis, które wydarzyły się po tym, jak minąłeś linię mety, bo ty byłeś w Sapporo, dzisiaj jesteś w Tokio. Był tak w ogóle czas na to, żeby świętować, żeby w wiosce spotkać się z innymi olimpijczykami? Zdecydowanie tak, był czas na to, żeby świętować. Oczywiście po starcie miałem dziesiątki wywiadów, więc myślę, że te wywiady trwały dłużej niż sam mój start tak naprawdę na 50 km, ale tak, wróciłem, spakowałem się, no, spędziłem trochę czasu ze znajomymi. Następnie tutaj wyruszyłem, no, o godzinie 12 miałem lot z Sapporo do Tokio. Tak naprawdę chwilę tutaj, żeby spotkać się z ludźmi, również pogratulować kolegom, no bo to wiele sukcesów, wiele medali i bardzo się cieszę. Super, że mogłem się z nimi spotkać. No a teraz odebrać to upragnione złoto, na które czekałem całe życie. Jesteś trochę jak taki bohater filmu, który jednego dnia zakłada pelerynę i ze zwykłego gościa zamienia się w Supermana. Jak się czujesz w tej roli? Kurczę, no nie czuję się tak na Supermana, ale na pewno lubię robić niespodzianki. Wczoraj udało się zrobić sportową, więc mega się cieszę. Wiem, że jest niesamowicie duży odzew w całej Polsce. Jakby cała Polska w ogóle tym żyje, ja się tego nie spodziewałem. Mam tyle wiadomości, że nie... Nie byłem w stanie nawet, nie wiem, przejrzeć części z nich, więc jeżeli ktoś pisał do mnie, nie odpisałem jeszcze, to przepraszam z tego miejsca, ale wrócę i oczywiście odpiszę. Co jeszcze? No, kurde, coś niebywałego, coś wspaniałego i no... Miło mi było was zaskoczyć. Jest pięknie, wszyscy jesteśmy cały czas chyba w szoku, jesteśmy zaskoczeni. Dwa słowa, dużo już mówiłeś o tym, jak wczoraj to wyglądało na całym dystansie, ale na mecie wyglądałeś tak, jakbyś spokojnie mógł jeszcze ze 20 km przejść, tak było? Bardzo się cieszę, że tak uważasz, ja uważałem zupełnie inaczej. Tak wyglądałeś. Dla mnie każdy kolejny krok to była już męczarnia. Twoi rywale padali na ziemię. Tak, tak naprawdę brakowało mi już energii, mimo że ją cały czas dostarczałem w postaci izotoników, żeli. I też zaczęła mi to skwierać bardzo już noga, do dzisiaj ją czuję i kuleję jeszcze. I to, co mówisz, czyli to, żeby mógł przejść jeszcze 20 km, no myślę, że czasami zastanawiam się, czy 20 metrów więcej jeszcze bym był w stanie przejść. No bo to tak naprawdę później usiadłem na chwilę i ta energia wróciła i tak dalej. Ja nie byłem jakiś bardzo zmęczony po tym i dalej, teraz też nie jestem. Oczywiście obolały bardzo od stóp do głów, ale jest w porządku. Jest lepiej niż się spodziewałem. Kibice świętują, kibice nie dowierzają, cieszą się, ale też zadają sobie pytania, dlaczego ten Tomala tak późno zdecydował się na 50. Sam się teraz zastanawiam nad tym, ale też nie spodziewałem się, że to będzie ostatnie 50 km, kiedy już w zeszłym roku chciałem próbować uzyskać minimum na tym dystansie, ale wiadomo, jaka była sytuacja przez panującą epidemię. Niestety odwołano nam wszystkie starty, no i nie udało się. Ciekawe, co by było, ale teraz myślałem już, że 35 w głowie, tak, i Paryż. W przyszłym roku Mistrzostwa Świata. 35 km, może się okazać, że to będzie znowu wyzwanie i będzie jeszcze lepiej niż wcześniej tak naprawdę. Czy nie wiem, czy może być lepiej, nie? Ale może coś dołożymy. Jest wspaniale, jak powiedział, napisał Paweł Fajdek. Jesteś teraz wiecznym mistrzem olimpijskim. Tak. Już nikt ciebie z tego piedestału nie strąci. Wczoraj, dzisiaj zostałeś nie tylko mistrzem olimpijskim, ale jesteś teraz taką inspiracją dla wielu ludzi, dla tych, którzy może czują, że są w cieniu, że są niedoceniani, że nikt na nich nie stawiał. Zdecydowanie tak. Cieszy mnie to, że mogę być dla kogoś inspiracją, bo też nie podejrzewałbym się o to, że ktoś w ten sposób podejdzie do tego tematu, ale miło, jeżeli tak mówisz i tak jest, więc fajnie, no, trzeba wierzyć w siebie przede wszystkim. I naprawdę skupić się na tym, co się robi. Czasami wychodzi, czasami nie. No, sport nie jest taki miarodajny jak powiedzmy jakieś inne aspekty życia nieraz. Nie może nas się spodziewać wszystkiego, tak? Na przykład ja wygrałem złoty medal, ale równie dobrze
bolała mnie noga i mogłem nie ukończyć w ogóle tego dystansu, więc tym bardziej na tak długim dystansie, bo prawie 4 godziny pracy, może się tam wydarzyć wszystko. Pod tym względem też ta 50 była ciekawa. I jeżeli ktoś się interesował, nawet się nie interesował, a śledził nieraz ten dystans, mógł zaobserwować, że zawodnik, który jest pierwszy, nagle na 40 km nagle znika i nie ma go zupełnie, tak? I to było na pewno ciekawe. Nie wiem, jaka będzie 35. No dopiero czas pokaże. Już niedługo w sumie. Ale dziś jesteś mistrzem olimpijskim i zostaniesz na zawsze tym mistrzem olimpijskim na dystansie 50 km i twoja historia pewnie wielu ludziom doda otuchy. Zaprezentuj nam jeszcze to złoto, bo jest co prezentować. Gratulujemy ci tego niespodziewanego, ale jakże zasłużonego mistrzostwa olimpijskiego. Dawid Tomala, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo.